Tato, tato, pomóż mi z tą matematyką, ja nic nie rozumiem. Co to ja jestem? Nauczyciel od matmy? Znowu zapomniałeś, przecież ja już od kilku tygodni jestem na zdalnym nauczaniu. Kogo mam się zapytać? I kto ma jej pomóc? Przecież ja szkołę skończyłem z 20 lat temu, to myślisz, że ja coś pamiętam? O matko, nie wiedziałam, że ty jesteś taki stary i nic nie pamiętasz. Dlaczego ta nauczycielka tak szybko mówi? Nie nadążam pisać notatek. A jak nie będę miała notatek, to z czego będę się uczyła? I dostanę jedynkę, kolejną. A dlaczego ty jesteś w łóżku? Przecież ty od 10:30 zaczęłaś lekcję. Wstawaj w tej chwili. Dobra, to tylko historia. Przecież jak opuszczę jedną lekcję, to się nic nie stanie. Chyba zwariowałaś. Wstajesz, logujesz się na lekcję, dostałaś ostatnią jedynkę z historii, masz ją dzisiaj poprawić. Tak, lekcja była fajna. Tak, dobra, do widzenia, do jutra. Ja już mam dość. Mam już dość tego zdalnego nauczania. Zamiast 45 minut, to teraz lekcja trwa ponad godzinę. Zadania domowego mamy coraz więcej i wszystkie doświadczenia muszę robić w domu, a nie w klasie, i już mam tego dość. A ty i ty też już macie dość zdalnego nauczania? A teraz przyszedł ten moment, żeby przechytrzyć nauczycieli i wykorzystać lifehacki w zdalnym nauczaniu. Koniec tych notatek, koniec siedzenia w książkach, ale nie martwcie się. Nie zawalicie żadnego przedmiotu. Dostaniecie same piątki. Czemu? No bo te lifehacki są sprawdzone. Mam nadzieję, że nikt z was nie pokaże tego filmu nauczycielowi. Do pierwszego lifehacka będziecie potrzebowali telefon i zainstalowaną aplikację Google. Otwieracie aplikację Google i klikacie w Google Lens. I tutaj macie różne opcje. Tłumacz, tekst, wyszukiwanie i zadanie domowe. Wiecie, co to znaczy? Jakiego przedmiotu większość z nas nie lubi? Matematyki. A teraz znajdźmy jakieś zadanie, które rozwiążemy przy pomocy Google Lens. O, tutaj mamy ciekawe zadania. Rozwiążmy pod punkt E. Robimy zdjęcie naszego równania. A teraz przycinamy, żeby było widać tylko równanie. Jak widzicie, Google Lens odczytał nasze równanie. Tutaj jest rozwiązanie naszego równania. Ale możemy je rozwinąć i zobaczymy, jak zostało wykonane. Tutaj macie rozwiązanie, klikacie. I tak wygląda wasze równanie, rozwiązane krok po kroku. No i co, mówiłam, szybka piątka z matmy. Kolejny super lifehack to automatyczne notatki z lekcji online. I nie musisz się spieszyć, żeby wszystko zanotować. Patrz, jak ja to robię. Zanim zaczniecie notować, to musicie włączyć aplikację Google Doc na komputerze. Klikacie w zakładkę Tools, czyli narzędzia, i wybieracie zakładkę Voice Typing. Klikacie w zakładkę na górze i macie różne języki. Między innymi polski. Naciskamy mikrofon i zaczyna się nagrywanie. Pokażę wam dwa przykłady. Pierwszy przykład. Będę czytała książkę opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Było raz czworo dzieci. Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja. Opowiem wam o tym, co im się przydarzyło. Podczas wojny wysłano je z Londynu, który żył w głębi kraju, na wsi 10 mil od najbliższej stacji kolejowej i 2 mile od najbliższej poczty. Dobra, nie będę wam czytała całej książki. I tada, tutaj ten fragment, który ja przeczytałam, jest teraz na Google Doc. A teraz drugi przykład. Puścimy coś z internetu i zobaczymy, jak Google Doc sobie poradzi. Mam już przygotowaną bajkę po polsku, ale nie powiem wam jaką. Więc zacznijmy nasze notatki. To był mroźny i śnieżny wieczór noworoczny. Ludzie na ulicy byli ubrani w ciepłe płaszcze, rękawiczki i szale. Dobra, żeby nie było tak łatwo, koniec bajki. Jak myślicie, co było dalej i co to była za bajka? Napiszcie w społeczności. A teraz czas na obecność
i nieobecność na lekcjach, tak? Dobrze słyszycie. Kolejny lifehack. Nie wiem, jakiej aplikacji używacie do lekcji online, ale jak twoje lekcje odbywają się przy pomocy aplikacji Zoom, no to ten lifehack jest dla ciebie. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to nagrać krótki klip, około minuty, że jesteś bardzo i to bardzo zainteresowana tymi zajęciami. Oh, właśnie tak jak ja. No to zaczynamy nasze nagrywanie. Nagrywanie i zapisujemy. Ja już czekam na lekcję. Aplikację Zoom mam włączoną. Jak dobrze, że jest piątek po południu i nie mam żadnych lekcji online. To jest tylko tutorial dla was. Chcecie wrzucić TikToka, bo macie zarąbisty pomysł, ale odbywają się teraz lekcje zdalne i nie chcecie mieć nieobecności ani kary od mamy i taty. A teraz patrzcie, jak możecie nagrywać TikToki i mieć obecność na lekcjach. Rozwijacie menu kamery. Choose virtual background, czyli wybieracie tło. Klikacie w ten malutki plus. Add video. I wybieracie swoje nagranie, które zrobiliście wcześniej. Open. A teraz zamykacie okno ustawień. I wychodzicie z pokoju. Dobra, ją zostawcie na lekcjach, a chodźcie ze mną nagrywać TikToka. Czy wy też macie taką obsesję na punkcie TikToka? Bo ja tak, chyba już zauważyliście. Jak chcecie zobaczyć ostatni filmik typie ludzi na TikToku, to link będzie w opisie. To teraz ja mam dla was bardzo fajny lifehack. Jak ja chodziłam do szkoły, to naukę ułatwiało mi zakreślanie sobie highlighterami materiału, który muszę się nauczyć. Mam tutaj różne highlightery, możecie sobie wybrać kolory, które wam pasują. Dla ciebie mogą być dwa fioletowe, proszę bardzo. Trzymaj, ułatwi ci to naukę, zobaczysz. Spróbuj mojego sposobu. Ty masz takie neonowe, pastelowe. A może jeszcze ja kiedyś zacznę się uczyć i też będą mi highlightery potrzebne, więc sobie zostawię te cztery. Ale to nie jest żaden lifehack. Dlaczego? U mnie się to sprawdzało. U was też się sprawdzi. Gwarantuję wam.